I tak, płyniemy dalej w kierunku Islandii. Przed nami tutaj widzimy wieże wiertnicze. Jak podpłyniemy bliżej, to pokażę. Jeszcze jesteśmy daleko. A to są wieże wiertnicze na polach naftowych na Morzu Północnym. Jesteśmy teraz na wysokości Szetlandów. Jutro będziemy przy Wyspach Owczych. Może będziemy blisko płynęli, to pokażę. Z daleka. Byłem tam kilka razy. No, dość ciekawe miejsce. Ale ciężko by było się przyzwyczaić do życia tam. Dlatego, że te osady są oddalone. Teren taki pagórkowaty. No, zresztą pokażę, jak będziemy kiedyś na Wyspach Owczych. Nie będę uprzedzał i opowiadał. No i tak, zbliżyliśmy się do wieży wiertniczej. Troszeczkę wieje, schowałem się tutaj. Postaram się ją przybliżyć. Jest ich tutaj kilka. No i nie będę się tam wychylał, bo tam wieje. No, troszeczkę buja. Musimy zachować ten odpowiednią odległość od wieży, dlatego że nie można blisko wieży płynąć. Tam widzimy statki offshore, supplyery dostarczające zaopatrzenie na wieżę, a także będące jako ochrona wieży. No bo jak już wcześniej mówiłem na swoim blogu, musi mieć zabezpieczenie wieża w razie jakby jakiś statek albo zablokowało ster, albo z jakiegoś innego powodu kierował się centralnie na wieżę, to ten supplier ma za zadanie po prostu odwieźć go od tej myśli. Jeżeli się nie posłucha, to nawet staranować. A tak po prostu odrzucić, no bo wiadomo, że taka wieża to jest kosztowna rzecz, nie musi mieć taką ochronę. Cały czas widzimy, chodzi na statek na lewo, na prawo, widzimy, co tu się dzieje, czy pogoda nam się pogarsza. O, bryzgi. A tam widzimy w oddali następną wieżę. Teraz na nią jadę. No, ale to nie jest to główne jeszcze pole naftowe. A widzimy te potężne podpory. Wszystko stoi na dnie odpowiednimi linami. Zakotwiczona jest ta wieża. W tych nogach to są, w tych podporach mieszczą się zbiorniki ładunkowe. One są cały czas wypełnione. No może więcej bym mógł powiedzieć ludzie, co pracują na wieżach wiertniczych. Ja akurat nie miałem okazji być, nie znam tylko z opowiadań. No i tak byśmy się żegnali. Oj, coraz bardziej buja. Wiemy jak to chodzimy. Słoneczko świeci, a taka pogoda do bani.
to by było tyle o tych dwóch samotnych wieżach.